Witam wszystkich. W tym filmie pokażę wam moje trzy nowe kostki. Więc tak, pierwsza kostka Wheat Eden 2x2. Druga kostka Mirror, nie wiem jakie firmy, tu powinien być w tytule jakie firmy. I Rubik's Magic Cube Twist. No, zaczynamy od tej kostki. No, trochę powiem gdzie kupiłem, za co, za ile i w ogóle. Kupiłem wszystkie kostki. Nie, dwie kostki, to nie jest kostka. Na liketake.com, standardowo, przecież zawsze na tej stronie zamawiam lub na Allegro. No i tak, no i Liketake mi wysłał też taką kartkę, że jestem ich stałym klientem, więc mi dadzą rabat 8%, więc z tego się bardzo cieszę. No i dali mi też taki upominek, taką torebeczkę. Chciałem ją zamówić, ale chyba jej nie zamówiłem, więc mi dali chyba taką dodatkową. No, tą kostkę nie pamiętam ile kosztuje, tą też nie pamiętam, coś około 5, nie wiem. Zobaczcie się tam w opisie. No, ta kostka przyszła do mnie w formie DIY, czyli do it yourself, do samodzielnego złożenia. No i tak, w tym opakowaniu było tyle klocków, że myślałem, że tego w życiu nie złożę. Jeden taki narożnik składa się z 6 części. Płytka i jeszcze tamten cały narożnik się składa z 3 części. Plus jeszcze tutaj te krawędzie, te zastosowane, to dodatkowa warstwa ukryta w środku. Jeden taki klocek ma dwie części, takich klocków jest 8. Więc 8 razy 2 to już jest 16. Plus jeszcze centry, śruby, nakładki, naklejki. Tego po prostu było tam dużo, chyba z pół godziny składałem łącznie z naklejonym naklejek. No i tak, ale kostka świetna jest według mnie. Tak, widzicie. Kostka jest super, z tego co słyszałem jest to najlepsza kostka. Tak, ja kupiłem na białym plastiku, tak, bo już mam jedną czarną kostkę, więc kupiłem na białym. No, kostka fajna, ścina zakręty patrzy 45 stopni, nie, tutaj nie zetnie, tutaj na czarnym, o, widzicie 45, zetnie, te zewnętrzne też. Które ma ostateczne, ponieważ śruby widać, ale to jest plus chyba, bo można łatwo mieć dostęp do śrub. No, ogólnie kostka fajna, bardzo ją polecam. Kolejna kostka, Mirror. Znaczy to nie jest Mirror, to jest taki pseudo Mirror, ponieważ nie ma tutaj tych takich lustrowatych naklejek, w sensie, że się nie odbija, tylko takie czarne. Akurat taki mi bardziej odpowiada niż ten Mirror. Tak jakoś lepiej wygląda kostka. No, kostkę już umiem układać. Położyłem dwa razy. Kostkę mam dwa dni. No, dwa razy dzisiaj. No, wczoraj ułożyłem chyba z 5. Już mam trochę wprawę. No, zobaczymy. Układam metodą LBL, ponieważ Friedrich jeszcze jest za trudne dla mnie na tą kostkę. No, to Magic teraz. No, Magic Cube Twist. Z tej, nie wiem czy to jest kostka, chyba nie. Z tego Magica się najbardziej cieszę. Bardzo mi się spodobał ten Magic. Umiem metodę podstawową już go układać. Zaawansowaną się też poduczę. To jest Cube Twist. Tak. Mój rekord to jest 2:30 ileś tam, tą metodą podstawową. No i tak, tutaj już miałem jeden problem, ponieważ żyłka mi wyskoczyła, mianowicie to ta żyłka, ta tutaj, ta co idzie tu, po prostu się odczepiła od tego tutaj, tu się odczepiła. Już myślałem, że będę, już mi się popsuło i w ogóle, ale potem się skapnąłem, trochę tam pogrzebałem i się skapnąłem, że tutaj ma zahaczać, ponieważ sobie spojrzałem, że
Tutaj też idzie taka żyłka, tu, czy tam gdzie, o tu. Tu idzie też taka żyłka i właśnie tam zahacza. No to sobie pomyślałem, że tutaj też, więc zahaczyłem. No i wszystko działa. Jeszcze miałem też tak, że się pomieszało całe, że nie umiałem wybrnąć. W końcu zobaczyłem parę filmów na YouTube po angielsku i wybrnąłem. Bardzo fajny magic. Bardzo mi się podoba. No, to było na tyle. Recenzję, nie wiem, no zrobię na pewno tej kostki. Tutaj to może nie, ponieważ to jest mało popularne i w ogóle to nie ma co recenzować. No i tego chyba też nie. Więc tego na pewno zrobię recenzję. Ta kostka jest super. No to dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Dodajcie film do ulubionych, kliknijcie fajne. No i oczywiście subskrybujcie. No, to się z wami żegnam. Na razie.